Dzień dobry, z tej strony Rafał Sado. Witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnym spotkaniu z cyklu Globalny Inwestor. Tradycyjnie zaczynamy od omówienia sentymentu rynkowego, no a ten dzisiaj kształtowany jest zdecydowanie przez opublikowaną o godzinie 14:30 dane marcowej inflacji w Stanach Zjednoczonych. Ta okazała się poniżej oczekiwań rynkowych i wyniosła 5%, podczas gdy rynek spodziewał się 5,2% wobec 6% odnotowanych w lutym. Jeśli chodzi o wskaźnik miesiąc na miesiąca, ten wyniósł tylko 0,1%, rynek spodziewał się 0,2%. Zatem dane przełożyły się na przecenę amerykańskiej waluty, bowiem spadło prawdopodobieństwo tego, że w maju amerykańska rezerwa federalna zdecyduje się na podwyżkę stóp procentowych. To oczywiście jest pozytywna informacja dla rynków finansowych, dla inwestorów na Wall Street i stąd widzimy wzrosty na otwarciu środowych godzin handlu. Wzrosty są obserwowane szeroko, jeśli chodzi o parkiety Starego Kontynentu, te także wyszły na nowe szczyty po publikacji danych. Pytanie jednak, czy ta euforia nie jest zbyt przedwczesna, bowiem patrząc na inflację bazową, ta wzrosła zgodnie z oczekiwaniami 5,6%. Przed miesiącem było to 5,5%, zatem wzrost cen usług cały czas pozostaje problemem w Stanach Zjednoczonych i amerykańska rezerwa federalna bardzo dobrze o tym wie. Dzisiaj jeszcze wieczorem poznamy zapis dyskusji z ostatniego posiedzenia amerykańskiej rezerwy federalnej, który może nieco rozjaśnić, czy w maju zobaczymy podwyżkę stóp procentowych, czy nie i co będzie działo się ze stopami procentowymi w dalszej części roku, bo tutaj rynek już wycenia, że od początku pierwszej połowy dojdzie do obniżek stóp procentowych wskutek spowolnienia gospodarczego. Jeśli chodzi o protokół, to pamiętajmy, że na konferencji prasowej po ostatnim posiedzeniu Fed, Jerome Powell nawet mówił, że nie może, że dyskutowany był scenariusz utrzymania kosztu pieniądza na niezmienionym poziomie, ale oczekiwania rynkowe były tak mocno zakotwiczone, że amerykańska rezerwa federalna zdecydowała się na podwyżkę stóp procentowych o 25 punktów bazowych, czyli tutaj tych sygnałów dotyczących tego, co może się wydarzyć w maju, będzie dzisiaj jeszcze trochę. Ciekawe jest to, że w marcu Fed w dużym stopniu skupił się na sektorze finansowym, sektorze bankowym i jego problemach. W piątek pamiętamy, że rusza sezon wyników. Swoje rezultaty opublikuje JP Morgan, Citigroup czy Wells Fargo i one będą obrazowały, w jakiej faktycznie kondycji jest sektor finansowy, czy są tam problemy, czy też nie. Jeśli nie, no to tutaj Fed może mieć więcej animuszu do podnoszenia stóp procentowych, bo tak jak widzieliśmy dzisiaj, inflacja cen usług cały czas jest problemem. Mimo tego rentowności spadają, rynek się cieszy, widzimy dziesięciolatki amerykańskie tutaj te cofają się po publikacji danych, także w tym momencie widzimy falę optymizmu rynkowego. Przejdźmy teraz do spółek. Na początku Volvo, które opublikowało wstępne wyniki za pierwszy kwartał, to okazały się powyżej prognoz. Całkowite wyniki finansowe zostaną opublikowane za tydzień, 20 kwietnia, ale już w tym momencie spółka cieszy się i zapowiada pozytywny raport. Wzrosła nie tylko sprzedaż, ale także marża podwyższyła się wobec tego, co widzieliśmy w zeszłym roku, podczas gdy rynek spodziewał się spadku. Widać, że spółka dość dobrze radzi sobie z problemami w łańcuchu dostaw i tutaj bardzo dobrze zarządza kosztami. Marże miały spadać ze względu na rosnące ceny surowców, a ta nieoczekiwanie wzrosła do 14%, co jest pozytywną informacją z rynkowego punktu widzenia. Jeśli chodzi o spojrzenie analityków fundamentalnych, w przypadku tej spółki blisko połowa z nich rekomenduje pozycje długie, 30% hold, 15% na sell. Dzisiaj znajdujemy się
w branży motoryzacyjnej. Także jeśli chodzi o spółkę Mercedes-Benz, to po rozłączeniu z Daimlerem i sprzedaż aut luksusowych. Także jeśli chodzi o ostatnie miesiące, sprzedaż wygląda dość dobrze. Wzrost sprzedaży sięgnął 3%, najwyższy w Europie 8%, napędzany w dużej mierze sprzedażą aut elektrycznych, a także samochodów dostawczych. Tutaj szczególnie jeśli chodzi o segment aut luksusowych, ta sprzedaż w ostatnich miesiącach wzrosła nawet o 18%. Jeśli chodzi o spojrzenie analityków fundamentalnych, to pozostaje cały czas bardzo dobre w przypadku spółki Mercedes-Benz i przekracza 80%, jeśli chodzi o pozycje długie. Na koniec GM, który coraz więcej inwestuje w wydobycie litu. To jest oczywiście ten surowiec niezbędny przy produkcji aut elektrycznych. Spółka zapowiedziała rundę finansowania o wartości 50 milionów dolarów dla firmy zajmującej się właśnie wydobyciem litu. Ma zapewnić technologię w zamian za surowiec, który ma służyć do oczywiście produkcji aut elektrycznych i pomagać spółce coraz więcej, coraz szerzej, coraz mocniej rozpychać się na tym rynku, który jak widzimy po chociażby dzisiejszych wynikach innych spółek tutaj staje się główną częścią wzrostu sprzedaży producentów samochodów. Jeśli chodzi o spojrzenie analityków fundamentalnych, w przypadku GM to systematycznie się pogarsza i w tym momencie pozycje długie to już można powiedzieć tylko 55%. To wszystko, co przygotowałem dla Państwa na dzisiaj. Bardzo serdecznie dziękuję. Jak zawsze zachęcam do zapoznania się z informacją prawną. Pozdrawiam i do usłyszenia.